Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku pracowano w Polsce nad niezwykle nowoczesnymi metodami badawczymi, które miały doprowadzić do stworzenia niezwykle nowoczesnej, jak na tamte czasy, broni masowego rażenia. W kluczowym momencie prace te jednak przerwano i nigdy już do nich nie powrócono. Dlaczego więc nie powstała pierwsza polska bomba atomowa? To był gorący letni dzień. Sylwester Damazy-Kaliski wracał z urlopu nad polskim morzem. 5 sierpnia 1978 roku na prostym odcinku drogi na Pomorzu, gdzieś pomiędzy Bobolicami i Koszalinem, doszło do fatalnego w skutkach wypadku. Niebieski Fiat 132 Mirafiori na warszawskich numerach rejestracyjnych skręcił nagle w prawo, przejechał przez płytki rów, ściął drewniany słup linii telefonicznej, niewielką sosnę i zatrzymał się na kolejnym drzewie. Z rozbitego auta ratownicy wyciągnęli 53-letniego kierowcę z ciężkim urazem głowy oraz towarzyszącą mu kobietę. Pasażerka ostatecznie przeżyje. Kierowca miał zdecydowanie mniej szczęścia. 6 tygodni później, nie odzyskawszy przytomności, mężczyzna umiera w warszawskim szpitalu wojskowym. Sylwester Kaliski był cudownym dzieckiem polskiej nauki. W wieku zaledwie 42 lat został rektorem, komendantem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Profesorem WAT jest już wówczas od 9 lat, generałem od roku. Jego błyskawiczna kariera była olśniewająca. Kaliski był nie tylko wybitnym teoretykiem, ale również praktykiem, który osobiście nadzorował pracę dużego zespołu badawczego na warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej. Jego nową naukową pasją, jak podają dostępne źródła, stały się nowatorskie wówczas eksperymenty z kontrolowaną fuzją, czy też syntezą termojądrową. Jak skomplikowane i nowatorskie były te badania, najlepiej świadczy fakt, że prowadzono je w tym czasie tylko jedynie w 5 państwach – USA, Związku Radzieckim, Francji, Niemczech Zachodnich i Japonii. Do tego ekskluzywnego klubu Kaliski postanowił dołączyć Polskę. Badania nad fuzją termojądrową prowadzone były intensywnie już od początku lat 50. ubiegłego wieku. W USA i ZSRR stworzono w tym celu potężne i bardzo drogie instalacje. Systemy Tokamak i Stellara. Celem fuzji kontrolowanej było stworzenie źródła taniej, czystej i praktycznie niewyczerpalnej energii. Pierwsze teoretyczne publikacje na ten temat w Polsce ukazały się już w 1969 roku, a kilka miesięcy później na WAT rozpoczęły się eksperymenty nad mikrosyntezą laserową. Właśnie laserową, bo profesor Kaliski i jego zespół opracowali unikatową metodę, w której do uzyskania niezbędnej temperatury używano laserów, technologii nowej i przy tym, w porównaniu do metod naukowców amerykańskich czy sowieckich, względnie taniej. Dzięki nim stało się możliwe podgrzanie plazmy, w której miała zajść reakcja do wielu milionów stopni, w czasie zaledwie kilku nanosekund. Tej metody próbowano również gdzie indziej, jednak trudno było to osiągnąć. Potrzebne były bardzo duże lasery o wielkiej mocy. I mimo, że w porównaniu do tradycyjnych metod technologia laserowa była wielokrotnie prostsza, władze PRL nie było stać na taki zakup. Kto inny, być może znając ograniczenia rzeczywistości PRL-owskiej, pewnie by się i załamał, ale nie profesor Kaliski. Jego zespół opracował specjalny układ typu focus laser, w którym gaz był podgrzewany do bardzo wysokiej temperatury za pomocą bardzo silnych wyładowań elektrycznych. Następnie niejako ostrzeliwany był promieniami lasera, dzięki czemu moc urządzenia mogła być znacznie mniejsza. Była to rodzima polska koncepcja, genialna w swojej prostocie. Produkowaniem fokusa zajęli się polscy specjaliści z Instytutu Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą. Tak jak wspominałem, prace nad fuzją termojądrową prowadzili najlepsi naukowcy świata, dysponujący ogromnymi funduszami. I nagle wiosną 1973 roku, jak grom z jasnego nieba, gruchnęła wieść, że Polska dołączyła do elitarnego klubu i samodzielnie przeprowadziła kontrolowaną mikrosyntezę termojądrową. Dla naukowców, ale również dla polityków czy wojskowych stało się jasne, że kraj dysponujący takimi możliwościami może opracować rewolucyjne technologie, których można użyć do celów gospodarczych. Było jednak jasne, że równie dobrze mogą one posłużyć do stworzenia broni o gigantycznej sile rażenia. Mówiąc wprost, dla oficerów najpotężniejszych służb wywiadowczych świata stało się jasne, że socjalistyczna Polska znalazła się o krok od wyprodukowania broni masowego rażenia. Gdy w grudniu 1970 roku Edward Gierek przejmował rządy w komunistycznej Polsce, miał jasno wytyczone plany.
zamierzał z europejskiego średniaka stworzyć nowoczesne państwo z silnie rozwiniętym przemysłem i względnie bogatym społeczeństwem. Mówiło się wówczas, że nad Wisłą powstanie druga Japonia. W tym planie ważna była rola nauki, która miała być napędem i awangardą gospodarki. Generał Kaliski był jedną z tych osób, które często miały okazję spotykać się z pierwszym sekretarzem, a nawet, jak wspominają współpracownicy Gierka, stał się częstym gościem w jego rodzinnym domu. O czym rozmawiali podczas spotkań? Czy tematem były plany wyprodukowania w PRL unikatowej broni? To, że takie rozmowy rzeczywiście miały miejsce, potwierdzali na przykład były szef sekretariatu PRL-owskiego przywódcy Jerzy Waszczuk, a także Czesław Kiszczak, były szef wywiadu wojskowego Ludowego Wojska Polskiego w latach 70. Wiele wskazuje na to, że temat polskiej broni termojądrowej stał się marzeniem pierwszego sekretarza, być może sprytnie podtrzymywanym coraz to nowymi rewelacjami, przynoszonymi przez rektora Wojskowej Akademii Technicznej. Czy była to tylko gra, mająca na celu zdobycie większych środków na eksperymenty naukowe prowadzone na wojskowej uczelni, czy też Kaliski i Gierek naprawdę wierzyli, że Polska wkrótce może mieć własną bombę termojądrową? Profesor Kaliski doskonale wiedział, w jaki sposób przełożyć teorię na praktykę. Jego utajnione szkice i opisy mogły być gotowym schematem konstrukcji. No właśnie, konstrukcji czego? Odpowiedzi może być wiele. Pierwsza opcja zakłada, że chodziło o schemat nowej, taniej broni masowego rażenia. Być może uruchamianej za pomocą zwykłego zapalnika, doprowadzającego do wybuchu małej bomby wodorowej lub neutronowej. Takiej, która przy stosunkowo małej sile eksplozji emituje niezwykle silne, śmiercionośne promieniowanie, ale działające w niewielkiej skali, zabijając ludzi w promieniu kilku kilometrów. Takie bomby neutronowe, z tym, że odpalane za pomocą ładunku atomowego, pod koniec lat 70. miały tylko Stany Zjednoczone. Jednak w latach 80. broń taką uzyskały również Związek Radziecki, Francja i Chiny. Kto wie, być może konstruktorzy z tych krajów korzystali z technologii podobnej do tej, jaką opracował profesor Kaliski. Być może wykorzystali odkrycia polskich naukowców. Jest też druga teoria, która mówi, że chodziło o broń konwencjonalną, ale o wyjątkowej sile rażenia. Ubocznym skutkiem badań nad wybuchową syntezą termojądrową było bowiem wynalezienie nowych technik kumulacji fali uderzeniowej w układach cylindrycznych. Takie zastosowania idealnie nadają się do zastosowania w pociskach służących do przebijania grubych stalowych pancerzy czołgów czy stalowo-betonowych umocnień. Być może zespół profesora Kaliskiego opracował broń o charakterze defensywnym, na przykład system obrony przeciwrakietowej, wykorzystujący lasery, czy też antyrakiety wyposażone w ładunki kumulacyjne. Plany budowy takiej broni zostały ogłoszone przez prezydenta USA Ronalda Reagana w ramach Inicjatywy Obrony Strategicznej SDI w 1983 roku. 5 lat po śmierci generała Kaliskiego. Faktem jest, że ostatni eksperyment związany z fuzją termojądrową przeprowadzono w Warszawie w 1981 roku. Do dziś zresztą nie udało się nikomu podgrzać plazmy w taki sposób, by uzyskać stabilne, trwałe źródło energii. Pierwszy termojądrowy reaktor wciąż jest na etapie projektu. Przekroczenie eksperymentu krytycznego, czyli uzyskanie z syntezy większej ilości energii niż została zużyta do jej wywołania, udało się przeprowadzić amerykańskim naukowcom w Kalifornii dopiero niedawno, w 2021 roku. Czy gdyby żył generał Kaliski, znaleźlibyśmy się w awangardzie krajów zajmujących się energią termojądrową, zarówno na płaszczyźnie cywilnej, jak i wojskowej? Odpowiedzi nigdy nie poznamy. Jednak faktem jest, że przez krótki czas, dzięki jednemu człowiekowi i jego współpracownikom, Polska była w naukowej elicie świata i mogliśmy pochwalić się własnymi niezwykle oryginalnymi osiągnięciami. Marzenie o polskiej potędze atomowej przerwało pewne drzewo na drodze niedaleko Koszalina. To jest kanał z historią na ty. Ja nazywam się Marek Skalski. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, w którym opowiem o polskich koloniach.